przyjechali was ze Śląska, nie mając żadnego lokalnego interesu. Przyjechałem, żeby dać wam nadzieję i żeby powiedzieć, że jeżeli ja mógłbym zostać posłem, to każdy z was też może zostać posłem albo może znaleźć swoje miejsce na poziomie samorządowym. Chciałbym, żebyście zobaczyli we mnie, i będę się starał teraz to udowodnić przez te najbliższe kilkanaście minut, trochę mniej polityka, ale bardziej człowieka. Chciałbym powiedzieć wam, jak wygląda w perspektywie również wartości Konfederatów praca posła na co dzień, z czym my się musimy mierzyć, dlaczego potrzebujemy was na poziomie samorządowym, bo nam zwyczajnie jest po prostu w Warszawie trudno. Potrzebujemy mądrych ludzi na poziomach samorządowych i mam nadzieję, że być może na tej sali już jest ktoś, kto będzie próbował wyrwać mandat radnego, a jeżeli nie, to widzę też młode twarze, być może niech to będzie jakąś inspiracją. Bycie posłem to jest po pierwsze coś niezwykle nobilitującego, to jest rzeczywiście niesamowicie odpowiedzialna codzienna działalność, ale to jest również cała masa pracy, która niestety w przypadku posłów niestety jest rzadko kiedy widoczna. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest posłem partii, która ma tylko 18 przedstawicieli w warszawskim parlamencie, to my musimy pracować za czterech, dlatego że jak to ktoś kiedyś policzył, z punktu widzenia Konfederatów i z punktu widzenia pracowników biur i osób i specjalistów, które nas na co dzień wspierają w Warszawie, to my wszyscy razem jesteśmy w ilości mniejszej niż liczba posłów największych obecnych partii, które zasiadają w polskim parlamencie. Więc musimy rzeczywiście bardzo rozsądnie i bardzo trafnie rozdzielać pracę między sobą, bo inaczej ktoś nawali, a jeżeli ktoś nawali, to potem wszyscy cierpimy. Mówiąc wszyscy, mam na myśli posłów, ale również nasze rodziny, bo ja tak jak pewnie większość z was jestem szczęśliwym tatą trójki dzieci. Moją codzienną pracę parlamentarzysty, którą wykonuję bardzo często z myślą o przyszłości moich dzieci. Kiedy zostałem posłem i kiedy dostałem taką legitymację poselską, która otwiera drzwi, dosłownie otwiera na te drzwi, dlatego że w większości drzwi w budynku parlamentu nie da się wejść bez takiej legitymacji. Nie wiedziałem do końca, nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele drzwi rzeczywiście ta legitymacja otwiera i jak wiele narzędzi, to niech będzie motywacją dla tych, którzy być może marzą kiedyś o tym, żeby reprezentować swoją lokalną, to jest społeczność na wiejskiej w Warszawie. Ta legitymacja powoduje, że poseł ma narzędzia, z których może korzystać i które rzeczywiście mają tak zwaną siłę sprawczą. Taką siłą sprawczą to jest chociażby to, o czym mówiła przed chwilką Ania. My jako posłowie możemy pisać interpelacje. Ja zanim zostałem posłem, pisałem różnych pism, bardzo dużo do różnych urzędów. Natomiast, jak się łatwo domyśleć, czasami urzędy milczały i czasami nie odpowiadały. Natomiast teraz, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, urząd ma 14 dni na to, żeby się ustosunkować do pisma. Te pisma bardzo często są mocnym orężem w życiu poselskim, dlatego że w znakomitej ilości przypadków pokazują, nie chcę mówić hipokryzję władzy, ale to, że wychodzi czasami przedstawiciel na jakąś konferencję, o czymś mówi, a potem nie ma to pokrycia w rzeczywistości. Ja sam wielokrotnie wysyłając pisma, robię to już od 3 lat, zanim jeszcze nie poseł, starałem się nie tyle pokazywać, że ktoś po prostu zwyczajnie kłamie nas w żywe oczy, tylko na początku pełen nadziei chciałem się na pewno upewnić, że coś rzeczywiście jest prawdą, a coś jest fałszem. Mamy oczywiście jako Konfederacja bardzo szeroki program, który chcielibyśmy realizować, no, tylko że na razie ciężko jest oczywiście realizować ten program ogólnopolski, dlatego że nas po prostu jest mało. Liczyliśmy na to, że w poprzednich wyborach uda nam się wprowadzić większą liczbę reprezentantów do Sejmu, byłoby na pewno nam łatwiej. Stąd nasze zaangażowanie i jeździmy teraz i się spotykamy z wami Polakami, żeby zmotywować was do tego, żebyście nam po prostu zwyczajnie pomagali. Praca posła to jest coś, co było największym szokiem po pierwszym posiedzeniu Sejmu. To jest umiejętność wybudowania między sobą, a między światem w koło
takiej niewidocznej tarczy, dlatego że poziom chamstwa i buty w Sejmie jest ogromny. To jest coś, co mnie zaskoczyło. Nigdy nie sądziłem, że osoby 460 wybrańców narodu potrafią się komunikować z takim brakiem kultury na co dzień. Ja z domu tego nie wyniosłem. W związku z tym z wielkimi, szeroko otwartymi oczami pamiętam moje pierwsze posiedzenie. Jakby Państwo tego nie słyszycie, ale w telewizji, jak się ogląda wystąpienie posłów, to są mikrofony kierunkowe. I tylko Państwo słyszycie głównie to, co mówi ktoś z mównicy sejmowej, natomiast siedząc, ja akurat mam to szczęście, że siedzę po lewej stronie z byłym wiceminister finansów z Prawa i Sprawiedliwości, po prawej jest pani poseł, która jest z PSR-u. W związku z tym dwie opozycyjne wobec siebie partie przekrzykują się nieraz na tyle robią to w sposób, mówiąc delikatnie, niekulturalny, że naprawdę czasami człowiek tylko marzy, żeby była jakaś przerwa w posiedzeniu, bo musi po prostu wyjść i ochłonąć. I to jest rzecz, która już na pierwszym posiedzeniu sprawiła, że ja rozumiem, dlaczego ci ludzie nie są w stanie się dogadać, bo oni po prostu się nie chcą dogadać. I to jest coś, co ja jako poseł próbuję zwalczać. Dlatego, że uważam, po tych pierwszych kilku miesiącach bycia posłem, że jeżeli nie będzie umiejętności zwyczajnej, normalnej rozmowy z osobą, która ma inny program wyborczy, realizuje jakieś swoje inne cele strategiczne, to jeżeli my nie będziemy się tam w stanie porozumiewać i rozmawiać z tymi osobami, to tam się nic nie da w tym sobie nie zwalczyć, paradoksalnie. Druga rzecz, to co się trzeba nauczyć, to czego się trzeba nauczyć, to jest umiejętność mówienia do pustej sali. Są takie momenty, kiedy każdy poseł zasiada w jakiejś komisji albo może stworzyć jakiś zespół parlamentarny. Są takie momenty, tak będzie na przykład pewnie za dwa dni, że oficjalnie rozpoczęcie posiedzenia będzie o godzinie 9 albo 10. Wszyscy osoby pojawiają się najczęściej o tej godzinie na sali plenarnej, ale nie dlatego, że większość z nich w mojej ocenie jest zainteresowana swoją pracą od strony merytorycznej, tylko najczęściej jest tak, że na samym początku przez te pierwsze 5 czy 10 minut są największe kłótnie, w związku z tym można się najlepiej pokazać wtedy na mównicy sejmowej, wtedy największe prawdopodobieństwo, że się będzie potem właśnie w Polsacie czy w TVN-ie. Po drugie są wtedy obowiązkowe głosowania. Teraz problem polega na tym, że jeżeli my nie bierzemy udziału fizycznie w głosowaniu w Warszawie, to krótko mówiąc, jadą nam po pensji. W związku z tym to nie jest tak, że tam większość posłów przychodzi dlatego, bo chce rzeczywiście zagłosować za czymś, tylko patrząc się na swój partykularny interes, tak w mojej ocenie, po prostu tam są i w momencie, kiedy pan marszałek przychodzi do kolejnego punktu posiedzenia Sejmu, to w tym momencie właśnie wszyscy wychodzą, bo od tego momentu już nie trzeba słuchać, kto co ma do powiedzenia na mównicy. W związku z tym te płomienne czasami wypowiedzi, 3-minutowe, 5-minutowe, często idą gdzieś tam w powietrze, dlatego że większość posłów w tym czasie albo pracuje na komisji. Na komisji też musimy być i też pod karą finansową, jeżeli na takiej komisji będziemy. W związku z tym umiejętność mówienia o rzeczy ważnej do pustej sali to jest kolejna umiejętność, którą poseł musi w sobie w jakiś sposób wytworzyć, no bo nikt normalny nie czuje się komfortowo, kiedy trzy osoby siedzą gdzieś tam w ławach i każda z nich coś tam patrzy na telefon komórkowy. W związku z tym to też nie jest łatwe. Komisje to praca bardzo ciężka. Ja jestem w dwóch komisjach dużych merytorycznych, pytałem pana wicemarszałka. Jedna to jest Komisja Zdrowia, druga to jest Komisja Edukacji. I teraz na tych komisjach można również, będąc posłem, nabrać bardzo szybko frustracji wewnętrznej. Dlatego, że jeżeli jest się znowu z mojej partii i z czymś się ktoś głęboko nie zgadza, ostatnio były tematy jakże ważne dla Polski, czyli pigułka po, jak za chwilkę nas będzie aborcja czekać, jakby nie było innych problemów gospodarczych i rolniczych w Polsce, no to człowiek, jeżeli się z czymś głęboko nie zgadza, to i tak wie, zanim się zakończy takie posiedzenie komisji, że tak naprawdę przegra, dlatego że jest nas po prostu mniej. Zdarzało się takie numery na komisjach, proszę sobie wyobrazić, że przewodniczący, kiedy widział, że nie mają wystarczającej liczby swoich posłów, zarządzał na przykład przerwę albo urywał taką komisję w najmniej normalnym momencie, tylko dlatego, że wiedział, że nie może czegoś poddać pod głosowanie, bo na przykład jakiś projekt upadnie albo jakaś zmiana upadnie. I takie rzeczy się dzieją, zdarzają się również, że ktoś nagle wstaje i nawet nie kończy komisji, tylko po prostu wychodzi i już nie wraca, więc z tym też musimy się na co dzień zmierzać. Musimy się również zmierzać z rzeczą mniej związaną bezpośrednio z programem wyborczym, ale również się musimy zmierzać z czymś takim jak dbanie o własne rodziny.
Bo to jest coś, z czym również człowiek się naturalnie nie rodzi, bo wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś z was z małej gminy albo z jakiegoś dużego miasta, czy zostaje radnym, czego życzę, jeżeli ktoś walczy, czy zostaje np. posłem, to w ciągu właściwie jednego dnia wszyscy wiedzą, kim jest ta dana osoba z danej gminy, a my mamy też dzieci, mamy też żony, my też chodzimy do kościołów, do sklepów, w związku z tym nie wszyscy są zawsze miłośnikami albo lewej, albo prawej strony sceny politycznej. W związku z tym efekt może być taki, że się na ulicy spotka kogoś, kto jak się zwróci i powie dzień dobry, albo coś będzie chciał zapytać, to nigdy nie wiadomo, czy właśnie dostanę po głowie, czy właśnie ktoś wrzuci między oczy komplementem. To jest coś, na to trzeba być również gotowym. Praca taka też niezauważona i tutaj mogę akurat zapewnić, że wszyscy politycy z Konfederacji mocno się w to angażują, to jest również pisanie swoich przemówień. My oczywiście mamy swoje biuro prawne, mamy ekspertów, którzy nas codziennie wspierają. Natomiast ze względu na to, że może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład posłowie są w terenie, a są dosyć ważne tematy, to my siedzimy wieczorami, Państwo tego nie widzicie, bo się pewnie zastanawiacie, co my robimy wieczorami. No najczęściej właśnie piszemy, więc w związku z tym ten kto, mamy trzy opcje. Jak ktoś jest szczęśliwcem i mieszka w Warszawie, to wraca do domu. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, jestem takim jak ja i na co dzień mieszkałby na Śląsku, a przebywa teraz w Warszawie, to mam swoje pokoje, mam swój kanał telewizyjny, który włączamy, żeby wiedzieć, co się dzieje na sali plenarnej, bo czasami, jak doskonale wiecie, debatujemy do 22 czy do 23, no i piszemy w tym czasie. I teraz, dlaczego to jest ważne, żeby cały czas na łączach? Bo czasami coś się może nagle ciekawego zacząć dziać na sali plenarnej i my wtedy widzimy to na tych naszych kanałach telewizyjnych i biegniemy na salę plenarną, bo być może trzeba będzie zabrać głos albo będzie jakaś debata. Ja nie chcę zbyt dużo mówić, bo ja przyjechał pan wicemarszałek, a my potem mamy jeszcze kolejne spotkanie. To, co chciałbym Państwu życzyć. Jeżeli ktoś chce nam pomóc, bo ja też te życzenia w swoją stronę kieruję teraz, chciałby pomóc nam, środowiskom wolnościowym, kto widzi w Konfederacji pewną szansę na zmianę w tym naszym kraju, to proszę angażujcie się lokalnie w jakiekolwiek akcje. One mogą być oczywiście albo wspierające bezpartyjne, ale oczywiście no, z sercem byłbym na bakier, gdybym nie mówił, że bardziej oczywiście zapraszam do Konfederacji. I wiedzcie, że nasze biura poselskie są otwarte, więc jeżeli ktokolwiek z was chciałby się skontaktować z posłem, bądź potrzebowałby jakiegoś wsparcia, potrzebowałby rozmowy, to te nasze biura są otwarte dla was. My też spotykamy się, przynajmniej ja spotykam się regularnie z Polakami, którzy przyjeżdżają nie tylko ze Śląska do mojego biura i my wam staramy się pomóc. Ja nie pamiętam, kiedy miałem jakąś sytuację, żebyśmy kogokolwiek odmówili pomocy. Może się zdarzyć tak, że jeżeli ktoś na przykład zgłosi się nie do tego posła, to my przekierowujemy taką osobę do odpowiedniego posła, który po prostu mieszka bliżej. Zobaczcie w nas ludzi, zobaczcie w nas osoby, które są naprawdę zaangażowane w naszą codzienną pracę i naszym marzeniem jest naprawdę zrealizować nasz program wyborczy. Jak nas będzie więcej, to wierzę głęboko, że nam się uda.